bo znam tyle małżeństw, Boże, jakie ciężkie warunki, jak ci ludzie żyją, jaka tam jest choroba, ile lat trzeba pielęgnować jeden drugiego. I trwają. I trwają. Aż do śmierci. Dzisiejszy człowiek jest niecierpliwy. Rzuć! Rzuć! I nie patrzy się na tragedię potem dzieci, wnuków i tak dalej, i tak dalej. To rzuć. I za to, że trwacie, że tutaj jesteście, to się Panu należy wielkie, wielka pochwała, że tu trwacie. I przyszliście do kościoła, byliście już w urzędzie. Po co? Żeby się jeszcze umocnić. Żeby trwać. Mimo biedy, mimo kłopotów, mimo choroby, mimo zniecierpienia, zmęczenia. Trwam przy swoim mężu, trwam przy swojej żonie. No i mamy matkę, popatrzcie, powiedziałem, przy parafii wymieniłem i mamy tam Matkę Najświętszą, która jest naszą matką. Do niej się uciekajmy, niech ona będzie nam pomocą i siłą. Amen. Teraz, kochani, ustawcie się tutaj, może najpierw najstarsi tu przed z jednej strony, a z drugiej strony.